Obwodnica Tarnobrzega cieszy się sporym ruchem, komunikacyjnie odciąża centrum miasta, skraca drogę do wielu miejsc. Pojawił się jednak problem związany z przebiegającą przez drogę zwierzyną. Przejeżdżające auta potrąciły już kilka saren. Droga obwodowa Tarnobrzega przebiega na kilkukilometrowym odcinku przez Las Zwierzyniecki. Zwierzyniec jasień to miejsce zamieszkania wielu gatunków zwierząt. Na tym obszarze żyje m.in. kilkadziesiąt saren. Niestety przyzwyczajone do swobodnego biegania, często niespodziewanie w pędzie wbiegają na drogę obwodową i trafiają pod koła aut. Miasto nie pozostaje obojętne na ten problem. Nie jest obojętne to, że faktycznie giną zwierzęta na drodze. Prawda jest taka, drodzy Państwo, że tak, jeżeli chodzi o budowę obwodnicy. Projekt był uzgadniany oczywiście z RDOŚ-iem. Wszystkie uwarunkowania, jeżeli chodzi o kwestie ochrony środowiska, łącznie z tym, że były konsultacje związane z przejściami właśnie dla zwierząt, żeby uchronić zwierzęta od tego typu wypadków, ale także kierowców. Jedną z popularniejszych, powszechnie stosowanych metod zmniejszania śmiertelności wolnej zwierzyny przy drogach jest wykonywanie ogrodzeń ochronnych. I takie pomysły padały. Niemożliwością jest ustawienie siatki, tak jak niektórzy proponowali, po dwóch stronach obwodnicy. Wyobraźcie sobie Państwo 18 kilometrów, a jak ograniczyć chociażby ronda, wjazdy, przejścia. Planujemy przejścia dla pieszych na tej naszej obwodnicy. Skoordynowanie tego wszystkiego jest olbrzymim problemem. Dokąd doprowadzić siatkę? Dzisiaj widzimy, że zwierzęta znajdują się bardzo często blisko siedzib ludzkich. Dokąd taką siatkę można było prowadzić? Od ronda, na przykład, koło dworca. W którą stronę, w którym kierunku? Zwierzęta i tak znajdą swoje przejścia. Janusz Wepsięć, wiceprezes Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu, twierdzi, że instalowanie ogrodzeń ochronnych ma swoje plusy, ale niesie za sobą też pewne niebezpieczeństwa dla zwierząt. Może dochodzić do takich sytuacji, że ta zwierzyna będzie się tam rozbijać o tą siatkę, zawieszać. No są takie przypadki, że zwierzęta mogą wpaść w tą siatkę porożem, na przykład jeleń. Chociaż w naszym obszarze tutaj przy Lesie Zwierzynieckim jeleni mamy niewiele, raczej tylko zaglądają do tego obszaru, ale spłoszone zwierzę, czy zwierzę, które nie zna, nie wie, że już takie ograniczenie jest, no może sobie zrobić krzywdę. W sprawie rozwiązania tego problemu miasto będzie rozmawiało też z leśnikami.